Główną przyczyną bezsenności jest stres. Ciało i umysł nie jest w stanie się wyciszyć, kiedy targają nami lęki i obawy. Za stres odpowiedzialne są hormony, głównie hormon stresu. Gdy poziom hormonów stresu jest zbyt wysoki, rytm snu i czuwania zostaje zaburzony, co znacznie utrudnia zasypianie oraz jakość snu. Ten problem można jednak w prosty sposób złagodzić. Wszystko dzięki mieszance cukru soli morskiej i cukru. Jak to działa? Oba te produkty są w stanie przywrócić naturalny poziom hormonów stresu, co doskonale wpływa na samopoczucie. Organizm wycisza się i łagodniej reaguje na stres. Dzięki temu zasypianie jest dużo łatwiejsze, a sen bardziej regenerujący. Rano budzisz się wyspana i z lepszym samopoczuciem. Matt Stone w swojej książce Eat What Hit opisuje to tak. Połączenie cukru i soli jest absolutnie niezbędne do walki ze stresem w nocy. Kiedy bezsenność atakuje między 2 a 4 w nocy i towarzyszy jej podwyższony poziom adrenaliny, nagły skok tego hormonu, umieszczenie odrobiny soli i cukru pod językiem jest najskuteczniejszym sposobem, by się z tym uporać. Jak stosować sól i cukier? Składniki: minus 5 łyżeczek brązowego cukru, minus 1 łyżeczka soli morskiej. Dokładnie wymieszaj oba składniki i umieść w szklanym, zamykanym słoiczku. Kiedy masz problem z zaśnięciem, weź odrobinę mieszanki i umieść pod językiem. Wkrótce składniki rozpuszczą się, a ty owiesz.